Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy, co zabrać do samochodu, jak jeździcie na lód. Oczywiście chodzi tu o zapasowe rzeczy. Może być tak, chociaż nikomu tego nie życzmy, że może wpaść do wody, może się zamoczyć. Jest to mega niebezpieczne i nigdy nie możemy do tego dopuścić, ale gdyby się tak stało, warto mieć coś ze sobą zapasowego. Zaraz Wam pokażę, co ja Wam wożę. Generalnie zawsze mieć warto w samochodzie zapasowe ciuchy, nawet latem. Nigdy nie wiadomo, wpadniemy, zamokniemy, zmokniemy, deszcz będzie padał, cokolwiek. Musimy mieć ze sobą zapasowe ciuchy, żeby nic nam się nie stało. Zwróćcie uwagę, dzisiaj ja mam minus 11, odczuwalna minus 16, wieje mega wiatr i gdybym nie miał zapasowych ciuchów, coś by mi się stało, jestem sam na rybach, no byłaby kaplica. Trzeba mieć zapasowe ciuchy. Zaraz Wam pokażę, co ja mam ze sobą i też musicie mieć taki worek ciuchów ze sobą na zapas, żeby nigdy się nic złego nie wydarzyło. To jest mój zestaw ciuchów, który wożę zawsze na lód. To wystarczy mieć w reklamówce i w samochodzie. Każdy coś takiego powinien mieć. To dosłownie zajmie nam pół godziny spakowanie tego i już nie musimy się zbędnie martwić, że czegoś nam zabraknie, że zamoczymy nogi. Nawet gdy będziemy gdzieś klęczeli, zmokną nam spodnie, cokolwiek, możemy sobie poradzić. I teraz tak, najważniejszy jest oczywiście tłów. Ja mam zapasową kurtkę i zapasową bluzę. Mam zapasową kurtkę, ciepła zimowa kurtka i zapasowa bluza. No to jest absolutne minimum, które powinniście mieć. Nie ma, że boli. To musi być zawsze w samochodzie. Mam też zapasowe spodnie i zapasowe rękawiczki. Już nie chodzi o to, że możecie wpaść, ale gdzieś tam to zamoknie, odłożymy podczas odwilży na wodę i jest lipa. No coś takiego w samochodzie powinno być zawsze, nawet latem. Zimowy sezon i oczywiście mam dodatkowe wkładki do kaloszów. Kiedyś tak miałem, że wpadłem zaraz po wejściu na łowisku w norę bobra jesienią. Zmoczyłem, było tak zimno, że po godzinie trzeba było wracać. Wystarczyłoby mieć coś takiego w samochodzie i nie ma żadnego problemu. I teraz jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Termos. Najważniejsza rzecz. Trzeba mieć coś ciepłego. No to jest w ogóle absolutnie niezbędne. Albo herbata, kawa, rosołek, cokolwiek. No, taka pogoda jak teraz, tu jest mega zimno. No i teraz została nam magiczna paczuszka. Co w tej paczuszce jest? Oczywiście żaden alkohol, żadna flaszka, tylko zwróćcie uwagę, co ja tu mam. Mam drzazgę. Jest to sosnowe drzewo, posiadające dużo żywicy, szybko się pali. Zwróćcie uwagę, po dźwięku słychać, że to jest suchutkie. Zapalniczka i sucha gazeta. To jest u mnie w samochodzie zawsze. W 5 sekund mogę rozpalić ogień, zaraz Wam pokażę. W zimę, jak wpadł do wody albo mega zmarzł, na pewno sobie nie poradzę, nawet gdybym miał dojście do suchej trawy, byłoby mi mega ciężko. A z taką drzazgą ogień jestem w stanie rozpalić w 5 minut i zaraz Wam to pokażę. To jest absolutnie niezbędne minimum. I zwróćcie uwagę, takie coś macie w samochodzie, w reklamówce i się nie musicie martwić. Co jakiś czas oczywiście trzeba wyjąć z samochodu, bo to może zawilgotnąć, ale warto coś takiego mieć i się nie martwić. Dobra, rozpalimy jeszcze ognisko z tej drzazgi. Zobaczcie, mam tutaj wszystko gotowe i zostało tylko odpalić. Biorę kilka drewienek, mam odgarnięty śnieg. Kilka drewienek na dół. Kładę naszą gazetę. Dobrze, jak gdzieś obok będzie jakaś trawa. Będą kije pod ręką. No i odpalamy. Zapalniczka też nie ma łatwa, bo jest mróz. Ale zwróćcie uwagę, już mi się pali. A tak zmarzniętymi rękoma w życiu bym tutaj nie pozbierał sobie chrustu i nie miałbym opcji, żeby to podgrzać. I już mamy ogień. I dzięki drzazdze mogę sobie szybko to odpalić, a tak bym nie miał szans. Jakieś patyki, jak są pod ręką i inny chrust, to jest dobrze. I nam się pali. Zwróćcie uwagę, jak szybko można zrobić ognicho. A bez tych kików to nie byłoby szans. One się już palą. Piękny temacik. I musicie mieć taki zapas w samochodzie, żeby nie było. Zwróćcie uwagę, te deseczki się już palą. Jest to sosna wyschnięta na wiór. Dodatkowo ma dużo żywicy i pięknie się pali. Mam ognisko. Samochód odpalicie, się grzeje, a tutaj możecie szybko dojść do siebie i wszystko będzie w porządku. Czy to nie jest piękny widok? Ognisko nad wodą. Piękny temacik. Z tym skwierczeniem drzewa zostawiam Was i życzę Wam wszystkiego dobrego. Siemanko, cześć! Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał.